Aleksandra Duleczek jest z nami, bardzo mi miło. Ola jest studentką studiów MBA na specjalizacji sprzedaż i marketing, czy to prawda? Tak, zgadza się, potwierdzam. Dobra, Ola, po co przyszłaś na te studia? Jaki problem miałaś, że przyszłaś na te studia? Przyszłam po to, żeby przede wszystkim sprecyzować konkretnie moją strategię marketingową, ustalić cele, ustalić to, do czego chcę dążyć i przede wszystkim dowiedzieć się, jak to zrobić. No i co, udało się? Ciągle pozyskuję tą wiedzę i już bardzo dużo rzeczy się dowiedziałam. Udało mi się napisać moją strategię marketingową, a teraz jestem w trakcie wdrażania. Powiedz, jak przychodziłaś na biuro, jak wyglądała twoja firma? Ile zatrudniałaś osób? Czy były w niej prowadzone procedury? Co tam się działo? W tym momencie wczoraj zatrudniłam 6 osobę, a kiedy przychodziłam na biuro, zaczęłam uczęszczać na zajęcia, to było 1,5 roku temu, zatrudniałam wtedy 4 osoby. Czy w tym czasie zdążyłaś spisać procedury, zautomatyzowałaś sobie jakąś swoją pracę, wprowadziłaś do niej AI? Co takiego dało ci Asbiro, że twoja firma zaczęła się tak prężnie rozwijać? Przede wszystkim uaktualniłam moje procedury, stworzyłam je jeszcze bardziej dokładniejsze, przeanalizowałam wszystkie moje kroki do tej pory, które zrobiłam, ustaliłam moją strategię marketingową, udało mi się zacząć korzystać z nowoczesnych narzędzi, takich jak AI, sztuczna inteligencja, które teraz wykorzystuję na co dzień w mojej pracy. Powiedz, komu poleciłabyś przyjście na studia MBA na Asbiro? Studia MBA na Asbiro, MBA na Asbiro są najlepsze dla tych przedsiębiorców, którzy już prowadzą swoją działalność przynajmniej kilka lat, czyli posiadają to podstawowe doświadczenie w prowadzeniu biznesu w Polsce, jednak potrzebują trochę kopa i trochę takich dodatkowych, bardzo praktycznych wskazówek, które pomogą im rozwinąć ich biznes na jeszcze lepszy i wyższy poziom. Super, bardzo ci dziękujemy. A teraz udajemy się na dalszą część seminarium. Cześć, do zobaczenia. Jeżeli chcemy spytać Sandrę, czy wzięła lek, to jak spytamy? Aleksandra.